Witam na moim kanale. Dzisiaj kolejny film z serii Okiem na makietę. Na dzisiejszym filmie chciałem zaprezentować lokomotywę parową kolei bawarskiej. Lokomotywa jest w zestawie z trzema wagonami. Jest to zestaw, który pojawił się jakiś czas temu w mojej kolekcji i chciałem pokazać, jak wygląda na mojej makiecie. Także zapraszam do oglądnięcia filmu. Na dzisiejszym filmie chciałem zaprezentować zestaw Roco. Zestaw ten składa się z lokomotywy parowej o oznaczeniu PT2/3. Jest to lokomotywa w malowaniu kolei bawarskich. Jest jej odpowiednik BR70, jeżeli chodzi o kolej niemiecką. Do tej lokomotywy mam w zestawie trzy wagony. Poniżej tutaj, to są te trzy wagony, które tutaj widać poniżej. Jest to wagon towarowy, pocztowy i dwa wagony osobowe. Nie jest to oczywiście oryginalny zestaw, on został po prostu tak złożony przeze mnie jako osobna lokomotywa i po prostu trzy wagony, tak aby stworzyć taki właśnie zestaw, który później będę mógł sobie puścić na mojej makiecie. Lokomotywa jest wyposażona w dekoder dźwięku. Bardzo ładnie się prezentuje. No i zapraszam. A tu jeszcze mam na zakładkach, tak jak powiedziałem wcześniej, odpowiednik tej lokomotywy kolei niemieckich. Jest to, tak jak powiedziałem, BR70. Niestety nie udało mi się znaleźć zdjęć dokładnie tego modelu. Także mam tylko archiwalne zdjęcia właśnie tylko i wyłącznie tej lokomotywy niemieckiej BR70. Lokomotywa bardzo ładnie się prezentuje, jest taka filigranowa, dlatego też właśnie postanowiłem ją zakupić i cieszę się, że właśnie pojawiła się w mojej kolekcji. A teraz zapraszam do przejazdu tego składu na mojej makiecie. Tak, model stoi już na makiecie. Tak jak wcześniej mówiłem, do modelu podpięte są trzy wagony. Pierwszy wagon za lokomotywą to jest wagon pocztowy, bagażowo-pocztowy. Natomiast dalej są dwa wagony osobowe. Może pokażę trochę bliżej. Będę musiał ściągnąć kamerę ze statywu. Mam nadzieję, że nie będzie kamera latać. Więc tak, tutaj mamy wagon bagażowy. Tu mamy oznaczenia tego wagonu. Dalej są wagon osobowy i drugi wagon osobowy. No i teraz wróćmy do modelu lokomotywy. Tak jak mówiłem wcześniej, też lokomotywa, model lokomotywy wyposażony jest w dekoder dźwięku. Włączmy dźwięk w lokomotywie. Są jakieś RP
tylko krótki, tutaj mamy dłuższy. Tak, tutaj ładowanie węgla za pomocą szufli. Mamy też tutaj dźwięk do czegoś, czego ta lokomotywa, przynajmniej tutaj w modelu, nie widać. Chyba że nie widzę, może jednak jest, chociaż nie, no nie ma tutaj takiego dźwięku. Tutaj to jest dźwięk dzwonka, a dzwonka tu nie widać na tej lokomotywie. No ale okej. Lokomotywa ma światła białe, tylko białe, w dwóch kierunkach, zmienne. No i cóż, no zapraszam na przejazdy tej lokomotywy, tego modelu tej lokomotywy po mojej makiecie.
Bardzo piękny model. Mam nadzieję, że tak jak mi, Wam też się bardzo podobał ten przejazd po makiecie. Bardzo ładnie się prezentuje ten zestaw tej lokomotywy parowej. Mam też podobną lokomotywę, tak jak mówiłem wcześniej, ponieważ jest to kolej bawarski ta lokomotywa, natomiast mam też taką lokomotywę w barwach kolei niemieckich. Może dla porównania pokażę, jak ona się prezentuje, ta lokomotywa. Wyciągnę ją z pudełka i dla porównania postawię obok tej lokomotywy w barwach kolei bawarskich. Tutaj mamy lokomotywę, może tą lokomotywę trochę do tyłu cofniemy, o. I dla porównania, jak wygląda ta sama lokomotywa, tylko w barwach kolei niemieckich, czyli BR70. Niestety tej drugiej lokomotywy nie mogę puścić aktualnie na makiecie, ponieważ jest ona w analogu, dlatego też musiałem wyłączyć w tej chwili zasilanie całej makiety, tak żeby można było postawić tą lokomotywę na torach. Także obydwie lokomotywy w kolekcji mam. Obydwie ładnie się prezentują i cieszę się, że się pojawiły w mojej kolekcji. A dzisiaj z Wami się już żegnam i zapraszam do następnych filmów na moim kanale. A teraz się z Wami żegnam. Cześć!